Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości dla całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata, jak mówiła siostra Faustyna. Oczywiście wspomniałem już nieraz, że pozmieniano troszkę jej pisma, bo taki był wymóg kościelny, policji kościelnej, że tak powiem. No i trzeba było dostosować pewne rzeczy do doktryny. No ale nie jest źle, tak naprawdę, nie jest źle. Faustynka była, schodziła na rozmowę. Tutaj macie teraz Marię Magdalenę. Osobiście o nią nie pytałem, być może inni pytali. Ja z nią też nie rozmawiałem, ale znam ją z Ewangelii bardzo dobrze. Natomiast są różne teorie dociekania na jej temat, że właśnie ona była żoną Jezusa i miała dzieci z Nim. Jest to prawdopodobne, nawet bym się do tego skłonił. Ale nie wiem, nic nie mogę na ten temat powiedzieć. Więc ja tylko mówię to, co wiem od ojca Pio z rozmów, a tak z moje domysły i to, co się z historii ezoteryków często bierze, to oni wymyślają pewne rzeczy. Ja im nie wierzę w nic, ponieważ to jest tylko nabijanie ludzi w bambuko, że tak powiem. Dlatego ojciec Pio też powiedział kiedyś mi, żeby już nie wracać do przeszłości, bo każda epoka ma swoje kościoły, swoje podejście socjologiczne, socjalne i świadomościowe do pewnych rzeczy. Nie ma co wracać aż tak bardzo, tak daleko, bo to nic nie da wiele. Każda epoka ma swoich świętych i swoją wiedzę, którą głoszą, swoją technikę. No i dobrze by było, żeby w każdej takiej epoce przebił się promień z nieba. Tak właśnie było z ojcem Pio. Przebił się tutaj, był w zakonie, hermetycznym zresztą. I potem rozmowy w Nowej Hucie były, to tysiące ludzi rozmawiało, to już o tym mówiłem. I udało się. Jednym ojciec mógł przekazać pewną wiedzę, innym nie, no bo nie byli gotowi, ale im pomagał w życiu, po prostu codziennym życiu. Pocieszał ich, mówił, jak należy postępować, aby się szybko zbawić. I ciągle to mówił, że Bóg postawił tylko jeden, właściwie dwa, trzy warunki, żeby wrócić do nieba. Być dobrym, kochać wszystkich jednakowo i przebaczać. I to trzy rzeczy tak naprawdę. I tylko za to idzie się do nieba, a nie za to, że coś się za bardzo filozofuje, wraca się do przeszłości i oczywiście się dodaje tam swoje manipulacje, swoje przemyślenia, swoje myśli, które im do głowy wpadają. No i to wszystko się potem fałszuje. Już tak nie jest. Dlatego mówię, że o Starym Testamencie, ale przecież to jest kupę lat, ojciec Pio powiedział, że trzeba już dawno zapomnieć. A Kościół głosi cały czas i przecież w tych czytaniach niedzielnych, zwłaszcza i codziennych też, w kawałek Starego Testamentu czytają nie wiem po co. No ale tak jest, jeszcze tak jest. To się kiedyś wszystko zmieni, bo musi być inne podejście. Więc Maria Magdalena była bardzo, bardzo cenioną i między innymi, jak jest napisane w Ewangelii, że jak Jezus umarł na krzyżu i potem bilokował, czyli wstał tak jak ojciec Pio, bilokował do Nowej Huty i w ogóle nie tylko, w różne miejsca przecież bilokował, bo rozmowy w tym samym czasie prawdopodobnie były również we Francji. To Jezus jak umarł i bilokował, przeniósł się, bo niby go w grocie tam położyli. No jak się pojawił się pierwszy Marii Magdalenie właśnie, nie mamie, nie innym opiekunom, tylko Marii Magdalenie, najukochańszej osobie się pojawił po śmierci. Więc jest tu jakiś mały impuls do myślenia na ten temat. Ale już sobie myślcie, jak chcecie, czy był żonaty, czy nie był żonaty Jezus. Ja uważam, że był, no, ale to już niech sobie to każdy przemyśli sam. Kościół powie oczywiście, że nie. Tak samo jak zaprzecza celibatowi, że trzeba go wprowadzać w tym sensie, a przecież biskupi i uczniowie byli prawie wszyscy żonaci oprócz świętego Jana chyba. On tam taki był trochę jakby zboczony czy co. No to on tylko nie za bardzo. Nawet przypuszczają, że Leonardo da Vinci, jak malował świętego Jana, który się położył tam na głowie Jezusa, to prawdopodobnie jest taka teoria, że to była właśnie Maria Magdalena jako apostoł z nim, jako jego żona. Jest taka teoria, no nie bez podstaw też, bo taki twarz namalowana niby kobieta, niby mężczyzna, no i przytulony na ramieniu Jezusa, no to ciekawe. Tak to robią tylko homoseksualiści na ogół. No ale to zostawmy ten temat. W każdym razie ona jest w niebie, jest, nie pytałem czy jest w niebie czy nie, ale na pewno jest w niebie, bo skoro Mary Monroe przecież miała tyle małżeństw i kochała się fizycznie i tak, jest w niebie, bo bardzo kochała, jak ojciec mówił. Jest w niebie, bo bardzo kochała. No to Maria Magdalena jeszcze bardziej. Tym bardziej jak była blisko Jezusa, przecież się znali. To podobno on ją uratował, bo jest tam opis, że cudzołożyła i on ją uratował między innymi właśnie przed Żydami. Przed siepaczami Żydami tam właśnie, którzy wszystko, a zwłaszcza mężczyźni, bo oni sobie na wszystko pozwalali, ale kobiecie już na nic nie pozwalali. I chyba do dzisiaj tak jest jeszcze. Więc ojciec też mi mówił, że, bo kiedyś pytałem o apostołów pewnych takich, co się tam pokłócili. Jest opis nawet w Ewangeliach, w listach chyba to jest opis. I rozeszli się w dwie różne strony, bo tam dali sobie po razie i się rozeszli, bo się kłócili o pewne sprawy, o pewne poglądy. A ojciec mówi, że tak, pytałem się, gdzie oni teraz są. A ojciec mówi, już dawno są w niebie. Mało tego, pytałem o Judasza, przecież który niby zdradził Jezusa jako umysł materialny, dał się przekupić, no i wydał Jezusa, jest ten opis. To ojciec mówił, pytałem też o niego właśnie, to ojciec powiedział, pewno, że jest w niebie. Dlaczego miałby nie być w niebie? Już dawno. Przecież to było wszystko w jego gronie. Miał słabość. No i tak się stało. No oczywiście Kościół to robi. Drogi krzyżowe na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Judasza potępia, że jest w piekle, siedzi. Jakim piekle, jak nie ma żadnego piekła? Bóg by piekło stworzył. Przecież to jest chore. Piekło to stworzył Putin na Ukrainie i Amerykanie, które wojny wywoływali, a mieli ich sporo tych wojen. Nie tylko zresztą oni, ale jak się sięgnie w historię, to widać pełno tych wojen i ktoś za coś musiał odpowiedzieć. O Hitlerze też pamiętam, była o tym mowa na rozmowie, to podobno, że jest pielęgniarką. Się reinkarnował jako pielęgniarka i teraz musi uzdrawiać ludzi, służyć takim już niedołężnym starcom albo coś i tam kaczki im podkładać, tyłki wycierać i tak dalej. No swoje zrobił złego, no to teraz musi to odpokutować. Także nie jest źle. Klasy się tylko powtarza, jeśli coś nie wychodzi, jeśli nie doszlifowaliśmy swoją duszę, bo to nie chodzi o poglądy, tylko o duszę, o świadomość wewnętrzną, bo jaka jest prawda? Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Jest tylko jedna prawda. Nie historia, która jest cały czas zakłamana od samego początku. Prawdą jest tylko miłość. Dobro jest prawdą i poezja życia, piękno życia jest prawdą, a reszta się nie liczy, bo to są tylko teorie ezoteryczne, kościelne, religijne i oczywiście sfałszowane, bo historia jest sfałszowana, już nawet współczesna jest sfałszowana, co dopiero ileś tam wcześniej. Zobaczcie, jak Gazeta Wyborcza fałszuje wszystko i zarzuca, oskarża i tak dalej. I vice versa też jest, oczywiście, że tak. No ale tam, gdzie jest po prawej stronie, tam, gdzie jest bliżej prawdy, gdzie jest więcej miłości i dobra, tam jest tej kultury więcej, tej prawdy więcej. A dochodzić do tego, jak to było w przeszłości, kto, co i jak i dlaczego tak się działo, to już jest dla naukowców materialistycznych dobre do myślenia i pisania, ale co z tego, jak oni napiszą i znowu swoje dodadzą, z jakichś innych fałszywych książek jeszcze do tego doczepią, zrobią odnośniki i to wychodzi potem takie jedno wielkie jeden wielki dziwoląg i nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nie. Bo każdy pisze inaczej, każdy inaczej patrzy na historię, na przebieg tej historii. Jedni mówią dobrze o Piłsudskim, inni źle i o tak każdym można powiedzieć. Także to jest, ja bym się tego nie trzymał, bo to nie jest prawdą, tylko tak, no, taką historyjką różną. No ale fakt faktem, takie bardzo współczesne historie to jakoś w miarę widzimy, jak to co widzimy, co się dzieje. Oprócz tego, że nas manipulują i z jednej i z drugiej strony, to wiadomo, że tak, że już trochę więcej wiemy, ale sięgając wstecz, tak samo były manipulacje i przekręty ogromne, także ja bym się tego nie trzymał. Czarnogłowie, łysi, nie wiadomo jacy, schizofrenicy, homoseksualiści, przecież pełno tego było w starożytności, nawet wojska były robione, bo to jak się kochali, to jeden drugiego bronił i szedł i walczył. No przecież to były tak słynne legiony homoseksualistów. No cóż, jest to taka słabość. Ojciec Pio mi też powiedział, że wśród apostołów też byli homoseksualiści, więc to nie jest nic strasznego, bo to Kościół też to sam grzeszy w tym właśnie, a innych potępia, więc to nie jest aż tak straszne. No, po prostu jest to słabość, a w dużej części moda, mały procent to jest genetyczna jakaś tam usterka. Bo przecież są różne ciała się rodzą, wiecie, przecież nie? Niby jest mężczyzna, niby kobieta i sam nie wie, kim ma być. Tutaj ma pod spodem to, co trzeba jako mężczyzna, tu ma piersi, albo odwrotnie czasami też jest, a czasami jest tak, że jedno i drugie ma. Także są błędy genetyczne, ale te osoby, te dusze się godziły na to, jak schodziły na ziemię, że tak będzie. Dla innych jest to znak, no, dla jednych to normalne i dla innych to jest zgorszenie. Niczym się nie wolno gorszyć, tylko agresją. Trzeba się gorszyć. Miłością. Homoseksualiści też się kochają przecież. Są ze sobą. Ilu artystów przecież było tego typu. No ale się zakażają, później umierają często. Bo to nie do tego to. Do czego innego. To musi być kobieta i mężczyzna, to wtedy wszystko gra. A tak to... To lepiej do dziupli pójść i tam zrobić co trzeba i nie będzie jakiegoś zakażenia. A w drzewach dużo dziupli jest. Ptaki robią nawet. No żartuję oczywiście. Pamiętajcie, książka systemmilosci.pl jest. Kupujcie sobie, bo tam widzę, że słabo kupujecie, tak Jarek mówił. W ogóle prawie niektórzy. Coście tam na początku kupili, teraz cienko. No ale tu jest właśnie to, o czym wam mówię. To wszystko jest. Skoro mamy być jako Polacy, jako dobre dusze, jakimś światłem, jakimś słońcem dla innych w przyszłości, to już musimy studiować to, myśleć o tym i odrzucać ideologie błędne, bo jest ich sporo. Materializm jest błędny, i lewactwo jest błędne, ateizm też jest błędny, chociaż jest. Tak samo homoseksualizm też jest błędem, chociaż jest. Więc trzeba na to spojrzeć z okiem przebaczenia, tolerancji, ale wiedzieć, raczej trzymać się tych szlachetnych cech. Cnót to jest lepsze, o 100 razy, o 100 000 razy lepsze. Bo potem można być zblazowanym, jak się korzysta z takich różnych, niezbyt takich czystych spraw, to potem się jest wyplutym i nie wiemy, po co żyjemy, dokąd idziemy, źle się czujemy z tym wszystkim, nie wiemy, o co chodzi. Inni ukrywamy się, bo inni... Ja znałem paru takie osoby homoseksualne, także wiem, o co biega. No teraz ten gender, to wszystko, to taka nagonka jest, a to jest specjalnie robione, tak samo jak z tym z tą ekologią, to jest sztucznie wywoływane. Tak samo pamiętacie, jak rząd nasz Morawiecki też się dał chwycić na to. No wszyscy się dali chwycić. Rosjanom i Niemcom przecież. Nikt nie przypuszczał. Dali rozkaz i koniec. Wam kiedyś też mówiłem, że Covid został wymyślony po to, jak państwo któreś nie tego nie podejmą, to im wykończą rodziny. I oni się bali, wszyscy się boją, wszyscy urzędnicy się bali i musieli to wykonać, zadanie głupków. Do dzisiaj jeszcze to jest. I tak samo z tymi piecuchami, z piecami kazali powymieniać piece na lepsze albo w ogóle zlikwidować tylko gaz. Bo głównie chodzi o to, żeby mieć kontrolę, bo jak ty palisz w piecu węglem czy drewnem, które nie jest aż tak znowu trujące, bo samochody jeszcze bardziej trują i samoloty, więc jesteś niezależny. Nikt cię nie skontroluje, ile tam wrzucisz tego do pieca, jaką masz temperaturę i tak dalej, ile zużyłeś, jakie pieniądze, za jakie pieniądze, a tutaj będą cię kontrolować. No wiadomo, że to jest ta sztuczna inteligencja i o to właśnie chodzi, żeby wszystko mieć pod kontrolą. Niedługo już pieniędzy takie zwyczajne nie będą, tylko będą już tylko karty i nic więcej. To też jest niezbyt dobre. To się kiedyś pewnie też zmieni, tylko musimy się otrząsnąć, zrozumieć i mówić rządowi, że źle robi pod tym względem. Powinien stanąć, stawić opór, ale stawicie opór, jak wam ktoś powie, że wam córkę zabije, jeśli nie wykonacie rozkazu Unii Europejskiej albo innych, no trudna sprawa, to nie jest takie proste. Mówić na wiatr można, ale to są później tego konsekwencje. Tak samo jak teraz znowu jest, do tego nie wolno słuchać, bo teorii spiskowych, jak mówię, jest pełno. Dodają swoje myśli, swoje kombinacje przeciwko rządowi, przeciwko Żydom, przeciwko wszystkim. No, Żydzi to też ludzie przecież, musimy z nimi żyć, od XV wieku z nimi tu żyjemy. W żadnym państwie ich tam nie za bardzo chcieli, no to ich Hiszpania wywaliła, król ich tu przysłał, no i są z nami. A tylko chodzi o to, żeby nie wtrącali się w polską ideę. I nie rządzili cały czas tylko oni, żeby rządzili nasi Polacy, Słowianie. To jest też ważne, bo oni nam narzucą właśnie to, wszystkie te gendery, te homoseksualizmy. To najobrzydliwsza książka o homoseksualizmie, o seksie, to kto napisał? Żyd przecież. I w ogóle oni pod tym kątem są najgorsi. Więc tutaj musimy być bardzo, bardzo ostrożni, jeśli chodzi o Żydokomunę. Jak kiedyś mi ojciec powiedział, że dalej rządzi Żydokomuna. Ja o tym wiem przecież, ale jak mówię, słodzę PiS-owi, bo oni nam nie przeszkadzają aż tak bardzo. Przeszkadzają nam ci z zachodu najbardziej, bo tutaj wiele byśmy rzeczy mogli zrobić, wydobyć to wszystko z ziemi, no ale się nie da, bo jest zakaz. Poza tym teraz tam Jerzeja też mówi o tym właśnie, że tylko mówię, tu jest dużo teorii spiskowych, że po to sobie wybudowali Żydzi to Mierzeję, ja w to nie wierzę oczywiście, żeby Amerykanie mogli to wpływać, wypływać i doić nasze zasoby naturalne. Dlatego różne ustawy są, że już przegłosowane ponoć, że już Amerykanie to kupili. Jeśli tak, to bardzo źle i musimy potępić nasz rząd za to, żeby, jeśli to zrobił. Potępić ten rząd za to, że to zrobił. Jeśli nie zrobił, to nie. To dajemy szacunek i wycofujemy się. Ale jeśli to zrobił, to jest straszne. No, manipulacji jest dużo oczywiście, przecież wiemy o tym. Dlatego mówię, żeby Polacy czysto, rdzenni byli w rządzie i żeby głosili taką boską ideę ducha, miłości, zgody, pojednania. System miłości najlepiej, żeby tam był. No, może kiedyś będzie. I dbać o to, bo przecież z tego skorzystają również inni, a nie tylko korporacje i pewne firmy. Dobra naturalne należą do tego kraju, ale możemy się z nimi dzielić. I ojciec Pio też to mówił, że jeszcze innym będziemy pomagać. Ale będzie ta autostrada, no czyli nie będzie tak źle znowu. Amerykanie raczej nie dostają tego w ręce. Rząd może zmądrzeje i zablokuje wszystko, żeby to tutaj było. A my możemy tym handlować i jeszcze pomagać innym po takiej cenie, żeby oni mogli to przetrwać. Biednym się pomaga, biedniejszym. Chyba że są bogaci, mają dużo złota, no to niech płacą. Dobra, to teraz jeszcze wiersz Maćka. Tak, taki króciutki wiersz Maćka, co jeździł na rozmowy też. Maciek też jest ostry, bo zobaczycie kiedyś, jak jeszcze będzie działał. Imperatyw. Przekonać się do kolejnego dnia w czyśćcu, jakiż pożytek z czynienia ze skończoności skończonego raju, Jaki sens zmarnowanie ziemskiego czyśćca i zapewnienie sobie pośmiertnego, sprawiedliwie bolesnego? Bogu westchnienie, a będzie ci lżej, niewymownie jarzmo cierpliwe. Dlatego wam mówię, ojciec Pio też mi mówił, jaka była modlitwa nasza najcenniejsza w ciągu dnia, to właśnie te akty strzeliste. Wzywać, pamiętać o Bogu, robić z Bogiem wszystko i myśleć o uniwersalnych naszych rodzicach, którzy kochają wszystkich jednakowo. Wszystkich. I Putina, i papieża, i wszystkich pomiędzy nimi. Jednakowo. Teraz to jest kwestia tylko właśnie tej świadomości edukacji. Putin został źle wyedukowany, miał złe dzieciństwo i teraz wyrzuca to z siebie. Ten gorycz i staje się imperialistą, bo Rosja miała taką właśnie złą historię, gdzie wszystko było na zasadzie, wszystko przemocą brali. Nauczyli się to od jakiegoś plemienia, zapomniałem jak oni tam byli, jakoś się nazywali i oni to przejęli od nich i do tej pory carowie i teraz car Putin też to samo robi, więc to trzeba im pozmieniać, wszystko im w głowie pozmieniać, podcinać tą historię, zapomnieć o tej starej historii, zapomnieć o Leninie, o tych wszystkich wariatach, pozapominać, uciąć to, edukować, mają telewizję, mają wszystko, zacząć edukować, wolne media, żeby mieli i tak dalej, to wtedy się zmieni. Tylko żeby wolne media znowu nie objęli Żydzi, jacyś tam amerykańscy fanatycy, bo to będzie znowu złe. To musimy głosić szlachetność, rycerskość, piękno, dobro, kulturę, postęp duchowy, a nie rozgrywki polityczne. To ja wam mówię o tej duchowej kulturze, o duchowej ekonomii, duchowej polityce. To jest właśnie duchowość. A to, co widzimy poza duchową polityką, to właśnie widzimy, co się dzieje. Tragedia po prostu. No dobra, to już się kończy powoli. Żebym czegoś tu nie namieszał znowu. Te dwie myszki to już za dużo dla mnie. Tutaj zaznaczę sobie. Jeszcze jakieś krótką myśl moją wam przeczytam z drugiego tomu. Duch otwarty, niezmanipulowany pięknem i dobrem planety Ziemia. Rozumie wszystko, pojmie czas, przestrzeń ziemską i niebiańską. Jeśli my się będziemy duchowo rozwijać, odrzucimy historię, która jest fałszowana. Ezoterycy to wszyscy powtarzają, do jakichś starych pism sfałszowanych też sięgają, do jakiejś ziemi płaskiej, okrągłej, kwadratowej i nie wiadomo jeszcze jakiejś przestrzeni 2D, 3D, 4, 5, 10, 20, 50D. O jakichś resetach, o jakichś przekształceniach Ziemi. Oczywiście, że były lodowce. Tutaj też przecież były lodowce na naszej Ziemi kiedyś w Polsce. To wszystko się zmienia przez tysiące, miliony lat. Wpłynie, że jakieś mamy teraz, przekręca się źródło, magnetyzm Ziemi. No wymyślają, żeby po prostu zaciekawić. Ja tam nie zauważyłem, żeby jakiś magnetyzm mnie tu przekręcił. W ogóle wszystko się dzieje niezauważalnie. Są okresy, gdzie jest cieplejsza atmosfera na kuli ziemskiej, są okresy, gdzie jest chłodniejsza i tak to działa. Zawsze były huragany, deszcze, pożary i wszystkie żywioły. Zawsze były. Zawsze były powodzie, masakry, bo Ziemia to ma taką cechę, że masakruje wszystkich. To nie jest żadna święta Ziemia. Święta tylko dlatego, że mamy dusze od Boga święte i one tutaj funkcjonują w tych ciałach marnych. To tylko dlatego możemy powiedzieć, że ta Ziemia jest święta. A tak to jest beznadziejna kompletnie. Nie zjesz, to zdychasz. Nie wymyjesz się, to śmierdzisz. I tak we wszystkim można to mówić. Źle się odżywiasz, to twoje odchody będą strasznie śmierdziały. Jak się dobrze odżywiasz, w miarę dobrze, to nie ma zapachów. To też warto wiedzieć. Jak się za dużo cukru je, to są różne zapachy. No widzicie, że ja potrafię mówić o wszystkim i na wszystkim mi zależy, żeby było dobrze. Bo ojciec też mówił, że ma być lepiej, a nie gorzej, więc róbmy wszystko, dbajmy o zdrowie i też mi mówił, dbaj o zdrowie, dobrze się odżywiaj, żebyś nie narzekał później na żołądek. Więc starać się dobrze. Ostatnio przytyłem trochę, chociaż na rowerze jeżdżę. Bo to lato było takie jakieś... nie wiem, ze 2-3 kilo chyba przytyłem. Muszę jakoś schudnąć, ale mi się nie chce za to brać. Bo to nie jest istotne, przecież w ogóle nie jest to wszystko ważne. Ważne jest to, żeby w miarę się dobrze czuć i rozwijać serce. Serce trzeba rozwijać, swoje uczucia rozwijać. Ojciec mówił, że najważniejsza praca to jest na uczuciach, nie na umyśle. To mi powiedział właśnie, na uczuciach. Bo tu emocje, ta adrenalina w nas bucha, bo serce jest wybuchowe. Ono chce kochać, miłować, szaleć. A jeśli dostanie sygnały z umysłu i ze zmysłów, że coś chciałby więcej, albo używek sobie jakiś zażyć, albo coś, no to tutaj się wszystko rozsadza, zaraz reakcje są na zewnątrz, agresja i tak dalej. Tak samo jak ktoś za dużo alkoholu pije, to prawie wszyscy są agresywni po alkoholu. Rzadko który, żeby był nieagresywny. To wszyscy o tym mówią, ja coś na ten temat wiem, bo też w rodzinie miałem takie różne sytuacje. Agresja jest ogromna po alkoholu, dlatego żołnierze, widzicie, jak jadą na wojnę, to chleją ile się da, narkotyki albo woda idzie. I wtedy on tam jedzie, nie patrzy na nic, gwałci, zabija, głowy odcina, bo przecież normalny by tego nie zrobił. Tak samo jak ZOMO u nas kiedyś było, pamiętam, to przecież szprycowali ich równo, bo przecież był Polakiem i nie chciał nikomu krzywdy robić, ale jak nafaszerowany, no to już nie kontroluje siebie. Nie kontroluje siebie. Tak samo o samobójcach ojciec mi kiedyś mówił, bo pytałem, czy idą do nieba, czy jak to jest z tymi samobójcami. Mówię, że tak, bo samobójca już jest w takim stanie chorobowym, właśnie o tych emocjach mówię, że to już jest choroba. Ciało już tego nie wytrzymuje, nerwy tego nie wytrzymują, tej świadomości, a serce się gdzieś ukryło wewnątrz również, tylko takie zewnętrzne połączenia ze zmysłami są i z psychiką, czyli taką nadbudową wokół ciała, tą aurą, że nie wytrzymuje tego, że mu się nic nie wiedzie, że wszyscy przeciwko nim, takie żale jakieś, coś się dzieje, że stracił majątek, bo kredyty wziął i nie wytrzymuje czas. I ojciec mówił, że to już jest choroba i oni nie odpowiadają już za to. No to pocieszam was, tych wszystkich, którzy tylko pamiętajcie, że świadomie jak robicie, to nie przejdzie ten numer. Wrócicie z powrotem. Dobra. To tyle. No może jeszcze jedną myśl ostatnią z mojego drugiego tomu. Pycha jest potwornym błędem wyrażającym się poprzez wszystkie formy ludzkiego egzystowania. W idealnym świecie pycha raczej się nie pojawia. Choć kiedyś się pojawiła i skończyło się to dla nas katastroficznie. Od tej pory żyjemy na kamieniach kosmosu, na wygnaniu z nieba. Kto nas stamtąd wygnał? Nikt. Sami o tym zdecydowaliśmy. Smaczek wolności powiązany z pychą spowodował upadek energii. Teraz żeby żyć, musimy tyrać, aby tę energię pozyskać z innych istot. się odżywiamy tak naprawdę martwymi ciałami, czy żywymi, zwierzęta, czy rośliny, to są inne ciała. I my, jak nie zjemy tych ciał, to sami umrzemy. A nas też zjedzą potem inne ciała. Widzicie, jak to jest głupio zmontowane? Strasznie głupio. A niektórzy mówią, tak zachwyceni są tym światem, że on jest tak pięknie, precyzyjnie zrobione, wszystko działa. No działa, ale przeciwko nam. Teraz, żeby żyć, musimy tyrać, aby tę energię pozyskać z innych istot. Sytuacja gorsza niż najlepszy horror. Ale nam się i tak to podoba, pomimo przelewu krwi. Dlatego potrzebna jest filozofia, aby rozwiązać sobie ten egzystencjalny problem i w końcu powrócić do nieba. Platon ten problem dla siebie rozwiązał wcześniej, zanim w tym rejonie galaktyki pojawił się Chrystus. No to tyle, to jest z tego rozważania. Platon też jest w niebie, pytałem o niego. I że pozytywnie ojciec Pio po Latonie, właśnie on mówił, że oryginał jest tam, a my żyjemy w tym cieniu, takie drzewo rzuca cień na wodę i my w tym cieniu żyjemy. No to i dlatego tak jest ciężko. Ciemno i czarno. Takim symbolem jest właśnie dzień, czyli jakby światło, niebo, Bóg, a takim symbolem zniechęcenia, cierpienia to jest noc z kolei. Słońce zachodzi, zaczyna się depresja świata. No i tam różne rzeczy. W ciemności najwięcej grzechów się popełnia. Chociaż teraz to już różnie bywa. Jak masz ciemno w umyśle, to też popełnisz. Dobrze, to tyle. Trzymajcie się i do następnego. I papa. I niech was Henry Monroe i Maria Magdalena prowadzi do nieba, bo są w niebie. Wiedza Ojca Pio, tom 1. www.systemmilosci.pl